Siemana Albatrosy! Dzisiaj mamy kulec od Samsunga, 65-calowy Q80A, model z tego roku. Sprawdzimy, czy warto go kupić i jak się prezentuje na tle mojego OLEDa LG E9. Zapraszam do materiału. Samsungu, coś ty zrobił z tą czernią. Pamiętam model sprzed 2 lat. Dokładnie model Q85R. Tam czarny to był naprawdę czarny. Miałem wrażenie, że jest taki sam jak w OLEDach. Jak czarna klatka była w międzyczasie między jedną sceną a drugą, na chwilę w pokoju panowała całkowita ciemność. Naprawdę tak jakby telewizor był zupełnie wyłączony. Pod tym względem niestety, ale Samsung zrobił downgrade. Bardzo szkoda, bo z roku na rok telewizory powinny być coraz lepsze, a nie coraz gorsze. Nie mówię, że ten telewizor jest zły, ale niestety 2 generacje wcześniej w tej cenie telewizory były lepsze. Od razu powiem, że nie będzie to pełen test czy recenzja tego telewizora. Skupię się raczej na plusach, minusach, wadach, zaletach tego telewizora. Powiem, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Powiem m.in. o takich rzeczach jak jakość obrazu, kąty widzenia, kolor czarny, odwzorowanie ruchu, no i system. No i zaczynając od jakości obrazu, powiem szczerze, że jakość obrazu jest zadowalająca. Nie jest to najwyższa półka, ale jest w porządku. Ja powiem szczerze, że jestem zadowolony z jakości ekranu, jeśli włączymy jakiś materiał w 4K w HDR-ze. Wtedy jest naprawdę super. Wielokrotnie obraz wydawał mi się lepszy niż na OLEDzie, ale to tylko dlatego, że tam było dużo w materiale jasnych scen. No i w takiej sytuacji OLED wiadomo, że w jasnych scenach no, nie świeci aż tak jasno jak kulet od Samsunga. Jak wiecie, Samsung nie produkuje OLEDów. Samsung poszedł swoją drogą, wymyślił technologię kropek kwantowych, tak zwany kulet. Nie będę tutaj mówić, czym to się różni od OLEDa, oczywiście w necie jest pełno materiałów na ten temat. Powiem tylko tak, akurat biorąc pod uwagę ten model, czerń jest daleka w stosunku do OLEDa. Czerń tutaj nie wypada tak dobrze. Moje 7-letnie dziecko nawet zauważyło, że czarny w tym telewizorze to nie jest typowy, rasowy, smolisty czarny. To jest po prostu taki ciemniejszy szary. No, nie wiem jak to określić. Oczywiście nie jest to telewizor kulec z najwyższej półki, ale powiem szczerze, spodziewałem się koloru czarnego trochę lepszego. Telewizor świetnie nadaje się w jasnym pomieszczeniu, do jasnych scen. Oczywiście to nie jest tak, że w ciemności sobie nie radzi, nie o to chodzi. Po prostu jest zauważalna różnica między OLEDem a tym QLEDem. Telewizor oczywiście nie zapewnia takiego kontrastu jak OLED, jednak jest naprawdę w porządku. Jeśli szukamy czegoś w miarę rozsądnego w 65 calach, a nie chcemy wydać, że tak powiem, 8000 albo i więcej, to ten telewizor może przypaść Wam do gustu. Nie jest to telewizor idealny, oczywiście zależy kto jakie ma oczekiwania. Powiem szczerze, że tu jak oglądamy materiały w najwyższej jakości, temu telewizoru nic nie brakuje. Kolory są żywe, piękne, nasycone, świetnie to wygląda. Być może są troszkę bardziej przejaskrawione, niebo jest jakieś takie bardziej błękitne, kolor trawy jest taki bardzo zielony, wszystko jest mniej naturalne, a za to bardziej nasycone. Ale bardzo miło to dla oka wygląda. To wszystko gdzieś tam można sobie w ustawieniach skorygować. Jednak jeśli chodzi typowo o jakość obrazu, jest naprawdę świetnie. Jeśli chodzi o kąty widzenia, to niestety nie jest super. OLED pod tym względem zdecydowanie lepiej wypada. Nie jest tragicznie, ale jednak jeśli zamierzamy go oglądać pod kątem, to zdecydowałbym się na inny wybór niż ten telewizor. To, do czego muszę się przyczepić, jest to odwzorowanie ruchu. Z tego nie jestem zadowolony, jest zdecydowanie gorsze niż w OLEDzie. Często jak oglądam mecz czy tenisowy, czy piłki nożnej, no ten ruch nie jest tak płynny, jakbym tego oczekiwał. Jak zawodnik na przykład jakiś biegnie, koło niego pojawia się taki jakby kontur, odbicie, jakby tło, nie wiem, ciężko to nazwać. Próbowałem tam w ustawieniach różnych upłynniaczy i tak dalej, jednak nie przyniosło to żadnego rezultatu. Jeśli chodzi o system, mamy tutaj autorski system Tizen od Samsunga. Tak jak widzicie, mamy tutaj mnóstwo ustawień, różne tryby obrazów, dynamiczny, standardowy, naturalny film, filmmaker mode.
Jest to nowa opcja, z założenia ma to pokazać to, co widział reżyser własnymi oczami. Dużo możliwości personalizacji, zmiany ustawień. Dodatkowo możemy tutaj również różne tryby dźwięku. Jest tryb inteligentny, czyli sam dostosowuje się do warunków otoczenia i wzmacnia na przykład dialogi. Dodatkowo mamy aplikację SmartThings, która pozwala na sterowanie urządzeniami, które również mamy w domu. Samsung również zapewnia dostęp do bardzo wielu aplikacji. Mamy tutaj predefiniowane najpopularniejsze aplikacje: Netflix, Prime Video, Kanał Plus, Rakuten Player, YouTube i tak dalej. Jeśli chodzi o system, ma on swoje plusy i minusy. Ja osobiście wolę system od LG, a to dlatego, że żeby wejść na przykład do ustawień, musimy kliknąć na pilocie jeden przycisk, a dokładnie domek, a następnie przeklikać w lewą stronę kilka razy i dopiero tu mamy ustawienia i dopiero możemy w to wejść. W LG to są dwa kliknięcia, tutaj musimy się troszkę naklikać, żeby do tego dojść. Jeśli chodzi o pilota, tutaj niestety muszę wyrazić negatywną opinię, a to z prostej przyczyny. Pilot jest mały, minimalistyczny, co jednym może się podobać, ale z drugiej strony brakuje w nim kilku przycisków, między innymi przycisk od ustawień. Druga sprawa, nie ma tutaj przycisków numerycznych. Żeby włączyć jakiś kanał, musimy najpierw nacisnąć przycisk tutaj 1, 2, 3 i dopiero teraz, domyślnie jest to ustawione na 6, jak widzicie. A jak chcemy, nie wiem, kanał numer 12, to musimy się przeklikać, wcisnąć 1 i 2. No troszkę za długo to trwa. System oczywiście jest szybki, płynny, wszystko działa naprawdę świetnie, ale jednak samo użytkowanie, wejście gdzieś tam w menu, przełączanie się między kanałami, to wszystko za długo trwa, za dużo trzeba się naklikać i przez to moja opinia jest negatywna, jeśli chodzi o użytkowanie. Ale Samsungowi nie można odmówić mnogości funkcji i dużej liczby aplikacji. Podsumowując, czy kulet od Samsunga, model Q80A jest godny polecenia? I tak i nie. Jeśli szukamy telewizora do nocnych seansów filmowych, no to zdecydowanie wybrałbym coś innego, poszedłbym w stronę OLEDa. Jeśli szukamy czegoś do jasnego pomieszczenia, do jakiegoś słonecznego pokoju i tak dalej, wtedy jak najbardziej tak, pod warunkiem, że nie przeszkadza nam ten minimalistyczny pilot, gdzie głównie korzystamy na przykład z aplikacji VOD, Netflixy, Amazon Prime i tak dalej, wtedy ten telewizor jak najbardziej się sprawdzi, obraz będzie świetny, HDR świetny, jasność maksymalna świetna. Pod tym względem ten telewizor oceniam bardzo wysoko. Dodatkowo telewizor jest również stworzony dla graczy, o tym wcześniej nie powiedziałem. Mamy tutaj HDMI 2.1, także jest przystosowany do tych nowych konsol. Czego chcieć więcej? No, lepszej czerni i chyba lepszego pilota, przynajmniej w moim odczuciu. Ale ogólnie, jeśli Wam to nie przeszkadza, to telewizor jak najbardziej ok. To tyle na dzisiaj. Jak zwykle sekcja komentarzy jest dla Was. Dajcie znać, czy macie ten telewizor, czy mieliście ewentualnie z nim do czynienia, co Wam się w nim podoba, a co nie. Ja się z Wami żegnam. Do następnego.